Pola jest mi bardzo bliska, ale też i bardzo daleka. Cały czas mam do niej jakieś pytania. Bardzo mi imponuje, bo jest bardzo uparta w swoich wartościach i dążeniach, marzeniach. Potrafi zawalczyć o miłość. Ma nadzieję, że osoba, którą kocha, też pójdzie za nią w ogień. Okazuje się to może niemożliwe dla tej osoby, ale wierzy bardzo mocno w miłość, jest bardzo ambitna, chce studiować psychologię, ale jest też szalona. Czego normalnie może tak nie ujawnia, ale zazwyczaj to się ujawnia właśnie w sytuacjach stresowych albo kiedy sobie włączy głośno muzykę i wtedy tańczy i jest, mieni się. Ma bardzo też dużo dystansu z drugiej strony. Więc jest dla mnie postacią bardzo ciekawą, niejednoznaczną i kolorową. A o czym dla Ciebie są podróżnice? Podróżnicy są dla mnie o podróży w głąb siebie, podróży tej marcowej, ale też podróży gdzieś po swoich marzeniach, wyobraźniach i zastanawianiu się, co by było, gdybym zaryzykował, gdybym mogła być z tą osobą, a co jeżeli byłabym wtedy inna? Inny. I czy moje życie zawsze zależy tylko ode mnie? I podróżnicy są też dla mnie o decyzjach, podejmowaniu decyzji, walczeniu o siebie i o miłości. W spektaklu są wyjątkowe kostiumy i też absolutnie wyjątkowa scenografia, scena obrotowa. Jak to Ci pomagało budować rolę? Szczególnie te kostiumy. Kostiumy, one są bardzo spójne z postaciami. I też zobaczyłam to, jak bardzo mocno pomagają tej postaci się w tym wszystkim tak jakoś ułożyć, się rozgościć. Tak napędzają też te charaktery. One się wtedy właśnie bardziej tak uzupełniają, napędzają. A scena obrotowa też wprowadza w ruch tę metaforę, nagle uruchamia właśnie te wyobrażenia, bo gdzieś tam warstwa tekstu podróżników może jest właśnie tak jeden do jeden, natomiast to, co się odbywa za pomocą obrotówki i tego ruchu, to pokazuje cały czas, że jesteśmy w tym pędzie i że coś nas porywa gdzieś. To ciało jest w jakimś takim ruchu nieustannym, który nie do końca jest zależny od nas. Nawet teraz jesteś w ruchu cały czas. Tak, automatycznie.